roku w kościele pocysterskim, jak powiedziałam, historia parafii kościoła liczy już sobie ponad 800 lat. W 1207 roku została założona tutaj parafia. Zaczęłam już o tym opowiadać, ale potem dojechaliśmy i przeszłam na inny temat. I w związku z tym w 2007 Ołobok świętował 800-lecie istnienia parafii. W 1211 roku arcybiskup Henryk Kietlicz upatrywał w klasztorach miejsce, gdzie można liczyć na odnowę moralną. Uważał, że tam jest miejsce postępu i oświaty. Bardzo cenił sobie cystersów, dlaczego to zaraz o cystersach powiem, i przekonał wielkopolskiego księcia Władysława Odonicza i rycerza Wierzbiętę, żeby ufundowali dla cysterek właśnie tutaj klasztor. Tak też się stało. Władysław Odonic i rycerz Wierzbięta fundują dla cysterek klasztor i darują oczywiście te ziemie, bo to było najważniejsze. Dlaczego takie ważne ziemie? Zakon cysterski powstał w Europie, powstał w Burgundii, w miejscowości Cito, w języku łacińskim to jest cistercium i stąd nazwa cystersi. Powstał jako przeciwstawienie na rozluźnienie reguły benedyktyńskiej. W 1100 roku został oficjalnie zatwierdzony i uznany przez papieża jako zakon. Cystersi zakładali, że sami będą żyli z pracy swoich rąk, w związku z tym zakładali swoje klasztory na takich terenach, na ogół lesistych, gdzie mogli uprawiać rolę i mogli żyć z pracy własnych rąk. I w miejscach takich raczej odludnych i Ołobok wtedy takim miejscem właśnie był. Wjechaliśmy już i z tamtej strony jakaś jedna rzeka, Gniła Barycz, tutaj Prosna, tam Ołobok. Także rzeczywiście to usytuowanie jak najbardziej odpowiadało temu, czego poszukiwali cystersi, ale akurat tutaj zostały sprowadzone siostry cysterki z Trzebnicy. Prawdopodobnie były to Niemki, bo tam był zakon, w którym, czy klasztor, w którym były siostry wywodzące się z Niemiec. I jeszcze może o tych cystersach. Cystersom zawdzięcza świat sporo, ponieważ wnieśli wiele nowości do architektury, wnieśli wiele postępu do upraw rolnych. Między innymi im zawdzięczano trójpolówkę, czyli uprawianie dwóch pól, trzecie odpoczywa i w kolejnych latach zmiana. Oni szerzyli również oświaty, zakładali szkoły i tak było tutaj w Ołoboku, o czym za chwilę powiem. I właśnie dlatego arcybiskup Henryk Kietlicz uważał, że cystersi to będą ci, którym można ufać, bo oni są dobrymi organizatorami, dobrymi gospodarzami i ludźmi, którzy szerzą oświatę. I nie tylko u nas, ale i na innych terenach, bo pierwsi cystersi pojawili się na Kielecczyźnie. Opactwo w Jędrzejowie, potem w Sulejowie pod Piotrkowem Trybunalskim i potem w Wąchocku. To znów Kielecczyzna. I Kielecczyzna im zawdzięcza bardzo wiele, to dzięki nim właśnie tam rozwinął się przemysł hutniczy i górniczy. A co zawdzięczamy my siostrom, które tutaj przyszły do Ołoboku? Siostry tutaj również prowadziły nowoczesne metody uprawy roli, budowały młyny, bo przecież one przynosiły jakieś zyski, jednocześnie były źródłem utrzymania. Prowadziły całą gospodarkę rolną na tym terenie, ale jednocześnie też zajmowały się oświatą. Między innymi właśnie tutaj w klasztorze ołobockim istniał konwent, czyli szkoła, dla dziewcząt ze szlachetnych rodzin, w których dziewczęta były uczone różnych języków obcych, geografii, historii, arytmetyki, ale nie tylko. Uczyły się tańczyć, śpiewać, grać na instrumencie, uczyły się jak dbać o zdrowie, jak dbać o tężyznę fizyczną, pracowały w ogrodzie, bo przecież tutaj też był ogród, który pracował na, czy z którego żywił się cały klasztor.
I w związku z tym wychodziły stąd dobrze wyedukowane. Do tej szkoły były przyjmowane dziewczęta w wieku od 8 do 11 lat. Niestety po budynku szkolnym nie zachowały się żadne ślady, ponieważ w 1812 roku były tutaj w klasztorze, już wtedy klasztor był zamknięty, już nie mogły przychodzić zakonnice, ale to jeszcze do tej historii wrócę, chciałabym zakończyć wątek szkoły. I w 1812 roku był tutaj szpital w okresie, tak jak powiedziałam, przemarszu tych wojsk napoleońskich, a budynek szkolny spłonął wówczas. Także do dzisiaj nie pozostał żaden ślad. I sława o boku i tej szkoły daleko rozchodziła się nie tylko na teren Wielkopolski. W XVIII wieku Łobok, ze względu właśnie na takie różne działania, był nawet w niektórych opracowaniach nazywany miastem, chociaż tak naprawdę był wsią, bo wszystko, co tutaj się działo, miało rangę tego, co działo się w miastach, a nie na wsi. I szkoła, która tutaj działała, była uznawana za jedną z lepszych szkół. Szkoła prowadzona na wsi. Wracam do historii. Jak powiedziałam, cysterki rozpoczęły swoją bytność tutaj w 1211 roku i oczywiście od tego czasu wiele się zmieniło. Ten kościół, w którym tutaj jesteśmy, jego wnętrze to jest wiek XVIII, właściwie końcówka wieku XVIII, bo poprzednie zabudowania parę razy się paliły. Był kościół, były zabudowania klasztorne, były budynki gospodarcze, wszystko było otoczone murem, bo takie zresztą było założenie, kiedy powstawał klasztor, że na terenie klasztoru jest wszystko i kościół, który był kościołem zawsze klasztornym, a obok muru, bo każdy taki teren był otoczony murem samego klasztoru, był zawsze taki zajazd dla gości i kaplica dla gości. No potem oczywiście ten kościół pełnił już funkcję kościoła parafialnego, ale na przestrzeni wieków kilka razy się palił. Palił się ten kościół i zabudowania w wieku XVII na początku, w drugiej połowie został odbudowany. Palił się w pierwszej połowie XVIII wieku, znów był odbudowany i właśnie końcówka tego wieku XVIII to już jest to, w czym jesteśmy. Mury gdzieś tam w głębi są gotyckie, jakieś fragmenty po cegle jeszcze widać, ale to, w czym jesteśmy, to jest wystrój rokokowy pochodzący z końca XVIII wieku. I na uwagę oczywiście zasługują tutaj wszystkie elementy wyposażenia, bo one wszystkie, takie jak na rokoko przystało, to jest tyłkowy okres baroku, jeśli mówimy o architekturze, ozdobnictwie, charakteryzujący się tym, że wszystko w swoich ozdobach jest bardzo bogate. I to wszystko możemy zobaczyć we wnętrzu, bo cały ten wystrój, jak powiedziałam, jest wystrojem rokokowym. Tu z Państwa lewej strony bogato dekorowana loża zakonnic. Był to klasztor klauzurowy, w związku z czym te zakonnice, które nie spełniały jakiejś funkcji, na przykład nie były fortianką, czy nie były osobą taką do kontaktu z zewnętrznym światem, nie miały możliwości, czy nie prowadziły zajęć, nie miały możliwości kontaktowania się z ludźmi. W związku z tym w nabożeństwie uczestniczyły w specjalnej dla nich przygotowanej loży. Z tyłu, za sobą, Państwo macie loże ksieni, zaraz o organizacji samego zakonu też powiem. Loże ksieni i są to inicjały ksieni gorzeńskiej. One tu kolejno się zmieniały, a to jest właśnie loża należąca do ksieni gorzeńskiej, również bogato dekorowana. Nad Państwa głowami po lewej stronie bogato dekorowany chór tak zwany śpiewaczy, czyli tutaj byli ci, którzy zajmowali się śpiewem, a z tyłu Państwo macie jeszcze kolejny chór, chór muzyczny, czyli tam, gdzie były organy, gdzie grano. Przepiękna również bambona, pochodząca też z tego samego okresu. Powiedziałam o ksieni, więc może jest kilka o samej organizacji takiego klasztoru cysterskiego. Na czele klasztoru stała ksieni. Ksienią mogła być zakonnica, która skończyła 40 lat i była wybierana przez siostry, ale musiała być zatwierdzona przez władze kościelne.
Dalej miała do pomocy przeorysze i podprzeorysze i tak zwane siostry funkcyjne, czyli na przykład siostra Furtianka, która dbała o kontakty ze światem zewnętrznym, czy siostra Zachrystianka, do której obowiązków należało dbanie o wszystko, co wiąże się z liturgią, czyli szaty, kielichy, komunikanty i tak dalej. Tak, i wiele takich innych, które pełniły różne obowiązki w klasztorze. Żeby się dostać do tego klasztoru łobockiego, to nie było, proszę Państwa, tak prosto. I nikt z prostego ludu do tego klasztoru tutaj nie został przyjęty. Nie. Żeby zostać zakonnicą cystercką, trzeba było posiadać bardzo duży posąg. I na przykład w XV wieku... Nie. Żeby dostać się... Mówię o tym konkretnie. Żeby dostać się tutaj do klasztoru, trzeba było wnieść posag minimum 2000 złotych polskich. A żeby Państwu uzmysłowić, jaka to była wartość, to powiem, że w tym czasie dochód z jednej takiej wsi, no właściciel mógł mieć kilka, ale jeśli miała na przykład tylko jedną, to w tymże wieku dochód z jednej wsi wynosił od 150 do 200 złotych. Roczny. Roczny, oczywiście. Także musiał być rzeczywiście bardzo bogatym właścicielem, żeby można było cukę oddać do klasztoru. Tak, bo z bogatych rodów tutaj tylko były właśnie zakonnice. Tak jak powiedziałam, kościół jest pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty, on jest tam na szczycie, tak? Nie, tutaj tam na szczycie jest święty Jan Ewangelista. Same sklepienia, o tym też nie powiedziałam, takie typowe dla baroku, tak zwana kolebka, w ten sposób przerzucona i odchodząca, coś takiego, co jest z boku, nazywa się lunetą, gdzie umieszczano okna, żeby było doświetlenie tego obiektu. W ołtarzu głównym są rzeźby cysterek. Ja też nie wiem, bo w literaturze niestety nic na ten temat nie jest napisane. I obraz Wniebowzięcia Matki Bożej, to ten w głównym ołtarzu. I z boku mamy teraz święty Benedykt jest po lewej i święty Bernard po prawej. Jeszcze myślę, że nie pokręciłam, niedobrze. Święty Bernard po prawej. Sklepienia z dekoracją, tywiec w stylu karystolubelskim. Czym one się charakteryzują? Charakteryzują się dużą ilością takich ozdób, sztukateli, które przedstawiają główki aniołków, różne rozetki, liście. I w zasadzie myślę, że tak, do tego się ogranicza. Do liści, do kiści, do rozetek, do główek aniołów. Tak i całe to wnętrze, popatrzcie tam jeszcze nad tym, jak wchodzimy. Wszystko jest wykonane właśnie... Własne pomieszczenie. Tak. To zakrystia jest aktualna. Tak, to jest zakrystia. Wykonane jest właśnie w takim typie, jakbyście Państwo byli w kościele w Kaliszu, w kościele franciszkańskim, tutaj przy moście kamiennym, to on ma też takie dekoracje. W ogóle jeszcze sporo lat temu, jak ja byłam z młodzieżą z liceum, to było tutaj takie skrzydle, bo tam jest tylko taki marny fragment skrzydła klasztornego, bo nie dokończyłam tej historii, jeszcze powiem, reszta została rozebrana. I tam było takie mini muzeum kościelne i były właśnie postacie takie z szopek, woskowe, w strojach takich regionalnych. Były też rzeźby Pawła Brylińskiego, ale w tej chwili już nie ma. To co powiedziałam Państwu, no nie do końca ten klasztor tutaj funkcjonował. W roku 1867 klasztor został zamknięty i praktycznie już nie można było nikogo do klasztoru przyjmować, jednak siostry jeszcze tutaj przebywały. Jeszcze w latach 30. XIX wieku prusacy proponowali, żeby siostry przeszły do stanu świeckiego, ale one się na to nie zgodziły i prusacy pozwolili pozostać, aż ostatnia siostra i tam bodajże 1864, tak plus minus, umiera ostatnia siostra, no i wtedy kończy się klasztor i zostaje sprzedany, ale z obowiązkiem rozebrania. I pozostało tylko jedno skrzydło. Cegły, które pochodziły z rozbiórki, były częściowo
wykorzystane do budowy kościoła w Chełmcach. To jest w Kalisze. No może to słowa nie będzie dobrze widoczne, może będzie. To stąd z tej rozbiórki pochodziły cegły na budowę tego kościoła, a kratę z klasztoru i księgozbiór, ponieważ majątek był wystawiony na licytację, zakupił Wojciech Lipski z Lechowa. I kratę możecie Państwo oglądać w kościele w Lechowie. Ona jest. Kratka jest na wyjściu, data jest 700 podróży i to właśnie ona pochodzi z zakupu tego licytacyjnego przez Wojciecha Lipskiego właśnie znany z klasztoru z Ołoku, bo niektórzy się zastanawiają, dlaczego się tam wzięła. No dlatego, że to było tutaj, i po prostu dzięki temu ustalała.